To właśnie królowa nauk, czyli matematyka, miała spędzać sen z powiek maturzystów, od kiedy stała się pozycją obowiązkową w egzaminie dojrzałości. Czy faktycznie tak jest? Sprawdziliśmy, jak uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Jaworznie uporali się z tegorocznymi zadaniami maturalnymi. Wydawała się za prosta. Nie wiem, może to przez to, że się przygotowywaliśmy do rozszerzenia. Wydaje mi się, że dobrze. Jestem całkiem zadowolony z tego, jak poszło. Dosyć prosto w tym roku, w porównaniu do pozostałych lat. Mam wrażenie. Zobaczymy, co rozszerzenie pokaże. Bardzo dobrze. Pozytywnie. Tak? Tak. To było łatwe. Tak. Ja też sądzę to samo, że było bardzo łatwe. Ale... Zadania były dosyć proste, na pewno prostsze niż na próbnej maturze. Także myślę, że na napisania. Podobno do zdania matury wystarczy tylko systematyczna nauka, sumienność w zgłębianiu tematu, umiejętność wdrożenia i wykorzystania wcześniej zdobytej wiedzy. Proste, prawda? Pracowali solidnie i mam nadzieję, że dzisiaj będzie to pozytywny efekt tej pracy, którą włożyli w przygotowanie do tego egzaminu. Poza tym jest piękna pogoda, więc wszystko sprzyja temu, żeby zdali ją jak najlepiej. Uczniowie jaworznickiej dwójki z optymizmem patrzą w przyszłość. A jak ta przyszłość ma wyglądać i jakie studia wybiorą? Dalej? Planuję wybrać się na Politechnikę Krakowską, na inżynierię lądową, na budownictwo. Do policji. Akademia Górniczo-Hutnicza. Jak się uda? Najlepiej by było się dostać na automatykę, robotykę na AGH-u. Trzymamy kciuki za maturzystów i życzymy powodzenia w kolejnych egzaminach.